temat Gera Hauptmann i jego najstarszy syn Ivo to płaszczyzna kilku równolegle przebiegających, bardzo ciekawych relacji. Relacji zarówno na bazie kontaktów artystycznych, jak i rodzinnych. Powiedziałem bardzo ciekawych, bo są to relacje zarówno między wielkim Gerardem Hauptmannem, ikoną sztuki i społeczeństwa niemieckiego pierwszej połowy XX wieku, jak i młodym, bardzo utalentowanym synem Ivo, malarzem, który będąc w cieniu wielkiego ojca wybija się na niezależność artystyczną. Ale są to też oczywiście, jak powiedziałem, uwarunkowania między ojcem i synem i one są dosyć skomplikowane, ale bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe, bo rzutują w pewnym stopniu na życie, na twórczość przede wszystkim, co nas interesuje Ivo. Kilka może słów o Hauptmannie, o którym oczywiście wiemy, o ojcu, o którym wiemy oczywiście bardzo wiele, ale że pewne fakty chciałbym tu króciutko uporządkować, bo jak mówię, będziemy później do nich się odwoływać. Gerhard Hauptmann, pochodzący niegdyś z dosyć majętnej rodziny hotelarskiej, no niestety wskutek bankructwa ojca staje się biednym, młodym człowiekiem, ale los uśmiecha się do niego i w 1885 roku poślubia bardzo bogatą dziewczynę, córkę hurtownika wełny i jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki może poświęcić się swojej pasji, w jego przypadku pisarstwu. Gerhard Hauptmann niewątpliwie wygrał los na loterii, bo nie wiadomo jakiego by się potoczyły dzieje, gdyby właśnie Maria Tinemann, ta bogata panna, bogatego, jak wspomniałem, berlińskiego hurtownika wełny. Ślub następuje 1885. No niestety Gerard zdrowotnie nie domaga i przenoszą się do podberlińskiej miejscowości Erkner, położonej wśród lasów, piasków i tam powoli dochodzi do zdrowia. Tam właśnie Werkner w 1886 roku rodzi się Ivo, najstarszy, pierwszy syn Gerarda. Powiedziałem najstarszy syn, gdyż z pierwszego związku z Marią Tinemann, no niestety związek nie przetrwał do końca dni Gerarda, z tego związku rodzą się trzej synowie, a więc najstarszy, o którym będziemy mówić, Ivo, 1886 i później w krótkich odstępach czasu Ekehard i Klaus. Drogi chłopcze, przyzwyczaj się do ogarniania myślą minionego roku, byś sobie uzmysłowił, co zyskałeś, a czego jeszcze nie zdołałeś osiągnąć. Na nowy rok podejmij nowe zobowiązania. Powiedz sam do siebie, chcę poprzez swą pedantyczną czystość stawać się coraz szlachetniejszym dzieckiem Bożym. Chcę zdobywać wszędzie wiedzę, obserwując się i zadając pytania. Będę nad wszystkim rozmyślać. Chcę spróbować zrobić postępy w malarstwie i w innych rzeczach także. Mogę Cię kochać i kocham Cię. Mogę Ci towarzyszyć w najważniejszych chwilach Twojego życia, pomagać Ci, doradzać i Ty wiesz, że mamcia i ja jesteśmy Twoimi najlepszymi przyjaciółmi. Jednakowoż, na czym w życiu przede wszystkim powinieneś polegać, to Twoje własne dwie nogi. To jesteś Ty sam, ze swoją głową i swoimi rękoma.
One muszą działać dobrze i dzielnie, bo w przeciwnym wypadku żaden ojciec, żadna matka, żaden brat i żadna siostra ci nie będą w stanie pomóc. Jesteś uzdolniony i kiedy zrobisz co trzeba i Bóg zachowa cię w zdrowiu, nie będę się o ciebie martwił. Pozdrów mamcie, braci, przyjmij urodzinowego całusa od Pale. PS, przyjadę w sobotę, zadbajcie, byśmy byli tylko wśród swoich. Bo wiemy już, że Iwo Hauptmann, myślę, po ojcu odziedziczył żyłkę artystyczną i od początku zdradza duży talent malarski. Uczęszcza w Dreźnie, dokąd matka z trzema synami przeprowadza się mniej więcej w 1893 roku do tamtejszego Dreźdeńskiego gimnazjum. To jest o tyle ważne, że jak wiemy, Drezno było bardzo prężnym, bardzo ważnym ośrodkiem sztuki, przede wszystkim Zwinger. I tam pewnego dnia młody Iwo widzi impresjonistów francuskich. I to spotkanie ze sztuką nieznaną, tak wysokiego lotu, pozostawia wrażenie na nim niezatarte. I Iwo właśnie w swoich wielu latach przyszłej działalności malarskiej rozpoczyna swoją przygodę artystyczną właśnie od neoimpresjonizmu, będąc niewątpliwie pod wpływem właśnie mistrzów tamtego czasu z Paryża. Dalsze epoki sztuki malarskiej, którym hołduje, to jest puentylizm i w późniejszym końcowym okresie lata 20-30 to jest ekspresjonizm. Mój drogi chłopcze, każde początki są trudne i każdy początek jest najczęściej niezbyt urodziwy. W każdym razie idź, zachowując zimną krew do twojej szkoły i zagłębiaj się w pracę. Filozofia pana W. nie jest dla mnie nowa. Takich ludzi poznałem w przeszłości całą masę. Trzeba ich poznać i gdy przyjdzie czas, zostawić w tym miejscu, w którym się sami postawili. Towarzystwo na całe życie to nie jest. I w ogóle towarzystwo tych neofitów sztuki, z których tak naprawdę jedynie niewielka liczba może się znaleźć wśród wybranych, jest straszne i to wszędzie. Zabawne byłoby jednak dać się przez te miernoty zniechęcić. Nie ma do tego najmniejszego powodu. Przeciwnie, ktoś, kto wie, że nosi coś w sobie, nie powinien tracić pogody ducha i ty to masz. Ucz się tego, czego się masz uczyć. Przekonasz się, ile trzeba się nauczyć. I jeśli nic więcej nie będzie do nauczenia, trzeba pójść własną drogą. Zajmowanie się sztuką to zajęcie arystokratyczne. To masowe nauczanie ma sens jedynie na początku. A więc, Iwo, nie rezygnuj zbyt łatwo z Paryża. Przypatrz się najpierw dokładnie i zdecydowanie. Nie bój się silnych wiatrów. A kiedy dojdziesz do przekonania, że już niczego z Paryża nie wyniesiesz, odwróć się na pięcie i wracaj do Niemiec. Informuj mnie na bieżąco. Pozdrawiam cię, twój Pale. Drogi Pale, przesyłam wam pozdrowienia z Paryża. U pana Benigniusa byłem.
w lecie przyjedzie do Jagniątkowa. Kazał cię pozdrowić i powiedzieć, że jesteś znacznie lepiej rozumiany we Francji niż w Niemczech. Dużo mi jeszcze opowiadał o swoich planach na przyszłość. Chcę wystawić jedną z twoich sztuk w Comédie Française. Planuję wykłady o tobie w Rosji i wiele innych, o czym wkrótce będę mógł poinformować cię osobiście. Wczoraj wieczorem byłem ponownie z gościną u Hoffmanów, którzy także prosili, by cię pozdrowić i poinformować, że zjawią się za około 8 dni. Jeśli chodzi o moje zajęcia, mam następujące plany. Skupię się na malowaniu. Na początek zbuduję sobie martwą naturę z czaszką, żeby powoli zaznajomić się z tematem. A potem mam zamiar pomalować trochę krajobrazów Karkonoszy. W centrum uwagi pozostaje jednak ciągła praca i praca. Serdeczne pozdrowienia, Iwo. No, Gerard oczywiście chętnie widzi te artystyczne zainteresowania, wielkie uzdolnienia najstarszego syna. Służy mu przez lata całe pomocą finansową, ale też na przykład po swojej wspaniałej rezydencji Wiesenstein w Jagniątkowie, tuż pod Jelenią Górą, w czasach Neitendorf, wspaniałej willi, którą możemy zresztą do dzisiaj podziwiać, gdzie, jak wiemy, jest zlokalizowane wspaniałe Muzeum Miejskie, dom Gerarda Hauptmanna, i tam urządza mu już w 1901 roku pracownię malarską, gdzie młody artysta może poświęcić się swojej pasji. A więc rok 1901 to jakby taki pierwszy punkt artystycznych styków ojca, pisarza i syna artysty. No, ojciec niezbyt był zachwycony wpływem malarzy francuskich, których niezbyt cenił. Ojciec przede wszystkim hołdował sztuce włoskiej, takim malarzom jak Tintoretto, no ale syn właśnie w impresjonistach francuskich widział swoje pierwsze bardzo silne inspiracje. W 1903 roku, oczywiście za pieniądze ojca, Iwo wyjeżdża do Paryża i tam następuje pierwsze jego zetknięcie się z wieloma bardzo ważnymi impresjonistami francuskimi tamtego okresu. Drogi Pale, czy mam pojechać do Monachium? Egzaminy wstępne zaczynają się 17 października. Pomiędzy 12 a 14 muszę przedłożyć swoje prace. W tym celu namalowałem już kilka pasteli, dwa obrazy Mamci i Radego oraz jeden pejzaż. Od 2 tygodni pracuję też nad naturalnej wielkości portretem Mamci. Mam nadzieję skończyć go przed wyjazdem do Monachium. Czy martwa natura zostanie wysłana do Monachium? Wolałbym, żebyś przysłał mi ją tutaj, żeby można było ją oprawić w ramę. Może wtedy bardziej spodoba się profesorom? Chciałbym, żeby mnie przyjęli. Choć mało ostatnio malowałem aktów, a w zasadzie wcale. To wszystko, o czym chciałem wam donieść. Serdeczne pozdrowienia. Iwo. Nazwisko ojca to było swojego rodzaju kluczem otwierającym kontakty z wielkim światem sztuki europejskiej.
Z jednej strony było to bardzo pomocne dla młodego, początkującego artysty, gdyż widzieli z nim wszyscy syna wielkiego Gerarda. Przypomnę, że w 1912 roku Gerard uzyskuje Nagrodę Nobla i był już w pierwszych kilkunastu latach jednym z najbardziej rozpoznawalnych Niemców. Przypomnę, że jedno z czasopism berlińskich w 1905 roku zorganizowało na przykład ankietę na najbardziej popularnego, znanego w Rzeszy Niemca i proszę sobie wyobrazić, że Gerhard Hauptmann zajmuje w tej ankiecie na, powtarzam, najbardziej rozpoznawalnego, popularnego Niemca drugie miejsce, tuż po samym cesarzu Wilhelmie. Także z jednej strony jest to korzystna pozycja wyjściowa dla młodego, dopiero zdobywającego sobie imię artysty, z drugiej strony, i to jest udziałem bardzo wielu chyba artystów młodych, którzy stoją w cieniu ojca czy matki, a więc to stanie w cieniu wielkiego Gerarda, z drugiej strony trochę przytłaczało Iwo. Drogi chłopcze, moją pierwszą myślą byłoby zamknąć twój dziwaczny liścik na powrót do koperty i odesłać ci go. Wyraża on w bardzo głębokiej formie twoje współczucie z powodu mojej choroby i wykorzystuje tę niezwykle dogodną okoliczność, by udzielić mi reprymendy. A może ona dotyczy Grety, to jeszcze gorzej. Pochlebia mi, że tak jak twierdzisz, musimy częściej przebywać razem. Pomimo to nie pozwolę, by ktokolwiek dyktował mi jakieś warunki w tym względzie. Tak samo jak i ty byś nie pozwolił. No poza tym ty zawsze przyjeżdżałeś, kiedy chciałeś. Jeżeli nie przyjeżdżałeś, to dlatego, że nie chciałeś. Jedno wszakże chciałbym ci powiedzieć, drogi Iwo. Masz naprawdę bardzo, bardzo słabe pojęcie o mnie, jeśli myślisz, że można mi dyktować, machać takimi świstkami z reprymendą przed oczami, nie powodując mojej najgłębszej dezaprobaty. Twój ojciec nie jest szynkarzem. Pale. W 1912 roku Iwo zakłada własną rodzinę. Poznaje w pracowni w Weimarze u bardzo znanego artysty, Van der Velde, młodą dziewczynę, Rike von Scheel, zresztą córkę generała, generała artylerii, która też była malarką, designerką, a więc sztuką użytkową się zajmowała i te dwie pokrewne dusze utworzyły bardzo ciekawy, ciepły i ważny dla Iwo związek, no ale prawda, małżeństwo, rodzina wymagała, jak powiedziałem, po prostu podstaw finansowych. I tu zaczyna się, jak powiedziałem, takie szamotanie się pomiędzy sztuką, pomiędzy tym właściwym powołaniem życiowym Iwo, a koniecznością zarabia. Jak powiedziałem, ojciec służy pomocą, no ale nie można bez końca przez całe dziesiątki lat, prawda, utrzymywać nie tylko syna, ale także jego rodziny.
Mój drogi Pale, najważniejsze, że znów jesteś zdrowy i dlatego powoli przetrawiłem ten szturchaniec od Ciebie, który przyszedł w rzeczy samej bardzo nieoczekiwanie. Nie takie było moje zamierzenie i jeśli zamiast się uradować ten list wywołał zdenerwowanie, to całkowicie minął się z celem. Co się tyczy powstania tego wspaniałego świstka, trzeba powiedzieć, co następuje. O Twojej chorobie dowiedziałem się z listu Grety do Eryki. Kilka dni później, gdy przejeżdżałem przez Berlin w podróży do Hamburga, doktor Shapiro powiedział mi, że jedzie następnego dnia do Jagniątkowa i że już się dobrze czujesz i jesteś całkowicie zdrowy. Poprosiłem go, by przekazał Ci serdeczne pozdrowienia powrotu do zdrowia. Przybywszy do Hamburga, dowiedziałem się przez Samsona, że choroba trwała dłużej, a Ty wolniej wracasz do zdrowia. Usiadłem więc, by natychmiast wysłać Ci pozdrowienia. Zarówno w Dreźnie, gdzie była pierwsza wiadomość, jak i w Berlinie. Bardzo bym się cieszył, gdybym mógł od razu do Ciebie przyjechać. Ale znam od razu, z jaką Greta reaguje na niezapowiedzianych gości i to ona powstrzymała mnie, by nie wsiąść razem z Shapiro do pociągu. Wybacz mi, jeśli przez to pośpieszne, pobieżne pismo wzbudziłem w Tobie złość. Dla Ciebie i Grety serdeczne pozdrowienia. Twój Iwo. Drogi Iwo, ten list jest moim ostatnim w sprawie Twojego konfliktu między sztuką a handlem. Ten konflikt jest trudny, rozumiem. To musi mi wystarczyć i również Tobie. Jakkolwiek wypadnie Twoja ostateczna decyzja, przyjmę ją z aprobatą. Wydaje mi się jednak, że w Twój obecny stan wszedłeś z własnej woli i z powodu jakiegoś rozdarcia Twojej natury. Ja w każdym razie nie mogę sobie przypomnieć, bym w tym względzie Tobie coś sugerował. Dużo pozdrowień, Pale. Drogi Pale, nie może być konfliktu między sztuką a handlem. Handel powinien jedynie zapewnić sztuce swobodę ruchu. Pomiędzy sztuką a handlem rozstrzygnę jednakże poprzez to, że mam rodzinę i w tym momencie nie mogę jej utrzymać inaczej, jak tylko prowadząc działalność kupiecką. Jak tylko moja sytuacja finansowa poprawi się wskutek jakichś związanych z nią sukcesów, chętnie na nowo zajmę się sztuką. Ten konflikt jest trudny, staje się łatwiejszy dzięki temu, że uwzględniając moje uzdolnienia, nie ma dla mnie żadnej innej możliwości. W mój obecny stan wszedłem z własnej woli, gdyż miałem nadzieję, że w krótkim czasie będę stał lepiej finansowo, ale tak nie jest. Rozdarcie mojej natury jest we mnie, gdy od czasu do czasu myślę o tym, jakie to jest bez sensu, iż 100 tysięcy pacykarzy bierze pieniądze za swój towar, a ja, który uważam się za, skromnie mówiąc, za coś lepszego, muszę zarabiać pieniądze w inny sposób. Jeśli mój ostatni list do Ciebie, jak poznaję po Twojej odpowiedzi, wprawił Cię w zły humor, to pochodził on najpewniej ode mnie i przełożył się na list. Ale co możemy innego pisać niż tylko to, co wyraża nasze nastroje? Są one takie, jakie są. Tego, że ponoć coś mi insynuowałeś, na pewno nie chciałem w moim liście powiedzieć. Potrafię docenić Twoje rady i doceniam również Twój list. Serdeczności,
Twój Iwo. PS. Mam nadzieję, że wkrótce znów Was zobaczę. Nazywam się teraz Niedzielny Malarz. Drogi Pale, czytałem o uczczeniu Gerharda Hauptmana w berlińskich teatrach na Twoje 75. urodziny. Cieszę się, że będzie wykorzystana okazja, aby część Twego dzieła ożyła w teatrach i jest dobrze, że przypominamy sobie o ludzkim niemieckim głosie, który zawsze także poza granicami Niemiec słuchany był z podziwem. W czasach, w których na czoło wysuwa się organizacja i dyscyplina, dobrze by było przypomnieć sobie o człowieku. Jeśli chce się uniknąć niebezpieczeństwa, że prawdziwe życie zostanie zduszone. Siła fizyczna jest piękną rzeczą, ale nie jesteśmy skłonni się zgodzić, by podporządkować jej siłę duchową, gdyż wiemy, że to właśnie duch jest w tym, któremu poddają się wielkie i wszelkie siły. Będzie to wielka rodzina ze wszystkimi możliwymi przeciwieństwami, którą będzie się pokazywać na scenach, ale wszyscy będą uświęceni poprzez ducha, który ich poczyna w miłości. Serdeczności Twój, Iwo. Chociaż o pewnych czasem napiętych relacjach z domem Hauptmana, tym jego nowym domem, z drugą żoną Margaretą, z domu, jak wspomniałem, marszalk, później panią doktorową, jak lubiła o sobie mówić, Margaretą Hauptmann. Mianowicie, jak wspomniałem, w 1900 roku, a więc na kilka lat przed pożenkiem, Margareta rodzi wspomnianego Benvenuto i tutaj po prostu pewna zazdrość Margarety o uczucie, o serce ojca. Gerhard Hauptmann niewątpliwie darzył dużym uczuciem trójkę synów z pierwszego małżeństwa. Starał się nie robić różnic, ale Margareta, jak mówię, zazdrościła tych uczuć ojca, które po części przynajmniej kierował do swoich trzech pierwszych synów, a zwłaszcza do, myślę, bardzo mu bliskiego z racji owych powinowactw artystycznych, zwłaszcza ku Iwo. I no, te relacje były bardzo trudne. Zresztą o niektórych właśnie tych trudnych momentach czytamy w listach
Gerarda do Iwo. Taki mały przykład, gdy w 1912 roku, o czym wspominałem, Iwo żeni się z Eriką von Scheil, Gerard zamierza w posiadłości Michałowice, w czas Kisewald, to jest no, z 20-25 minut pieszo od Agnetendorf, małą posiadłość ziemską, postanawia podarować tą posiadłość z domem, który chciał wybudować dla Iwo i jego młodziutkiej żony. No, Margareta zdecydowanie temu się sprzeciwia. No, Margareta miała duży wpływ na swojego męża i no niestety jej sprzeciw tutaj powoduje, że Iwo nie dostaje. Niewątpliwie tego bardzo dobrze położonego dla niego majątku, bo byłby niedaleko od ojca, miałby możliwości pracy, a tak musi przebijać się przez życie, no w dużym stopniu samodzielnie. Iwo z czasem przeprowadza się do Hamburga, korzysta z uprzejmości, z pieniędzy, myślę też trochę wspomnianego oto Blumenfelda, ale powoli zaczyna zdobywać uznanie. Maluje w owych zmieniających się stylach, idzie z postępującą modą, a więc jak wspomniałem, to był neoimpresjonizm, puentylizm, później ekspresjonizm. Bardzo powoli, ale jednak zaczyna zdobywać uznanie. To są to obrazy marynistyczne, to są akty, to są portrety, to jest martwa natura. Ojciec stara się przekonać syna, zresztą sam Iwo też o tym dobrze wiedział, może raczej powinien powiedzieć ojciec, utwierdza go w tym przekonaniu, że jednak warto walczyć z przeciwnościami losu i jednak przeznaczeniem Iwo jest, zostanie jednak tym malarzem z powołania. Takim momentem, bardzo wczesnym, kiedy Iwo przekona ojca, że jednak ma duży talent, to jest rok 1901. Iwo ma dopiero 15 lat i to jest autoportret Iwo, który ojciec otrzymuje we wspomnianym 1901 roku. Tak porusza go talent syna, że ten autoportret Iwo wisi w jego górnym gabinecie wieży przez 45 lat, a więc aż do śmierci. Drogi Iwo, twój list właśnie dotarł. Upiększa mi on piękny letni poranek, który spędzam w ogrodzie. Jest on dla mnie podwójną radością w odniesieniu do ciebie i do mnie. Ukazuje mi on, że wychodzisz jej naprzeciw z pełnym, bogatym, artystycznym wyczuciem, a więc można cię zaliczyć do wyższych sfer naszej gildii. Ta wewnętrzna muzyka twojego jestestwa nie ucierpiała dzięki Bogu z powodu twego praktycznego zawodu. Pokazuje mi on także zawartą wewnątrz mojego małego dzieła siłę, emanującą tak, jak to sobie wymarzyłem. W tym względzie jest twój list podobny do innego, który otrzymałem od Otto Gebühra. Czego innego można chcieć i życzyć sobie, jeśli nie tego, by umacniać innych w dobrym i pozwolić się umocnić przez nich? Twoje obrazy wiszą w pokoju Bocci, a ja chadzam tam często tylko po to, by na nie popatrzeć. Palę. Drogi Iwo, twój list zastał nas właśnie w Jagniątkowie. Tegoroczne lato, któremu nie chcę odmówić pięknych chwil, było jednak ogólnie biorąc jałowe. Na Hidden Sea otrzymaliśmy twój
pierwszy list z zapowiedzią Twoich odwiedzin. Właśnie wyjeżdżaliśmy. Tym razem wyspa nie mogła mnie zatrzymać. W ostatnim czasie była klimatycznie dość posępna. A tu w Karkonoszach to samo. Ja po prostu nie wytrzymuję już tego odosobnienia i chłodu jagniątkowskiej zimy. A ona już przyszła z tym typowym, wilgotnym, chłodnym i posępnym zmrokiem. Dziękuję Bogu za te berlińskie sukcesy. Furman Henschel, Hamlet, kolega Crampton. Które mnie jeszcze w pewnym stopniu trzymają w formie. Oszczędzamy. Ale obciążenia rodzinne są też duże. A moja praca, przy której chętnie trwam jako jedynym sensie życia, nie przynosi dzisiaj nawet w przybliżeniu dawnych dochodów. Z drugiej strony mam nieruchomości. Jagniątków bez długów. Znaczna posiadłość w Michałowicach, które jako kurort stają się z każdym rokiem coraz bardziej popularne. Poza tym mam jeszcze Hiddensee, które najchętniej sprzedałbym jeszcze dzisiaj. Rozpowiedz o tym w Twoich kręgach, jeśli możesz. No, choć nie tak tanio jak barszcz. Ponowne widzenie się z Tobą i Eryką u nas, przebywanie z Wami dałoby nam dawno oczekiwaną radość. Mamy nadzieję, że wkrótce usłyszymy od Was dobre wieści. Pale. Drogi Pale, chętnie rozstałbym się z tymi dwiema akwarelami przedstawiającymi świątynię w Segeście, o ile te kartki Ci się podobają. Proponuję, że umieszczę je w paspartu za szkłem w jasnym dębowym obramowaniem i polecę szklarzowi, aby wysłał do Ciebie paczkę za zaliczeniem pocztowym. Jeśli nie usłyszę od Ciebie sprzeciwu, to przyjmę, że ta propozycja Ci się podoba i podejmę odpowiednie kroki. Byłbym Ci wdzięczny, gdybyś mnie poinformował, pod jakimi warunkami mógłbyś mi przekazać tę ogrodzoną działkę. Spróbowałbym wtedy zbudować tam drewniany domek z pracownią. Życzę Ci dobrej pracy z Twoją Ifigenią. Serdeczności od nas dla Was, Twój Iwo. Drogi Iwo, Twoje sycylijskie akwarele doszły. Są cudowne. Wiszą teraz, dzięki Bogu, tu, na ścianie. Pozwól, że powiem, iż są one dla mnie wielką radością. No, także Margareta, która wybrała miejsce, w którym teraz wiszą, rozkoszuje się tą zdrową sztuką, której te wspaniałe obiekty są cudownym owocem. Dokończyłem moje rozpoczęte dzieło Ifigenia w Delfach. Często myślimy o Was z troską z powodu alarmów lotniczych. Bywajcie zdrowi, Ty i Twoja kochana Eryka. I bądźcie obydwoje wielokrotnie pozdrowieni. Twój Pale. Wspomniałem na początku relację między Gerardem Hauptmannem, początkującym rzeźbiarzem, a później
pisarzem i jego chyba najbardziej utalentowanym synem. Iwo są wielopłaszczyznowe, bardzo ciekawe i myślę dla obu stron, zarówno dla ojca, jak i dla syna, te ich kontakty, niepozbawione, jak wspomniałem, pewnych napięć, były ogromnie ważne. Drogi Iwo, znów można powiedzieć, w dobrym stanie obudziłem się ze snu i postawiłem sobie do śniadania obok na krześle jedną z twoich sykulijskich akwarel. Tworzy mi ona codziennie od miesięcy tę ukochaną sycylijsko-grecką iluzję. W tym względzie istnieje jakiś kontakt i w wielu innych aspektach też. Pomimo to żałuję, podobnie jak ty, że tak mało możemy na siebie oddziaływać. Ojcowie zawsze myślą, że wiedzą lepiej, czego brakuje synom niż oni sami. W rzeczy samej znam twoją naturę być może bardziej obiektywnie niż ty. A ponieważ jesteś mojej krwi, a ja jestem twoim ojcem, mógłbym ci być pomocny. O tym jestem głęboko przekonany. W wielu aspektach dotyczących ducha. Poza tym ciągle zaliczam się do tych, którzy wysoko cenią twoją sztukę i umiejętności. Twój ostatni list dowodzi tak na marginesie, że bez przerwy pracujesz nad swoim rozwojem. Problem pogodzenia praktycznego zawodu z tym artystycznym bywał pomyślnie rozwiązywany częściej, niż się nam obydwu wydaje. Urodziny Margarety obchodziliśmy bez gości. Życzenia od ciebie i od Eryki pojawiły się na czas na naszym urodzinowym stole. Codziennie tkam dalej moją przędzę, co jest przecież sensem życia, tak jak je pojmujemy. Twój Pale. Choć bardzo żałujemy, że życie nie staje w miejscu podczas szczęśliwych chwil, to jednak dobrze, że mija ono czasy nieszczęść i staje się przeszłością to, co się wydarzyło. Pan Herberg, jakże to solidny człowiek, zjawił się u mnie jak archanioł Gabriel i przyniósł wiadomość o tobie i pozdrowienie od ciebie. Opowiadał dalej, że zaplanowana przez Rosjan przeprowadzka do Berlina jest już postanowiona i że specjalny pociąg ma wywieźć to dziedzictwo niemieckiego narodu z Jagniątkowa. Obecnie jestem nauczycielem w Krajowej Szkole Sztuki, maluję obrazy i stałem się uznanym malarzem. Moje obrazy są kupowane i nie muszę już sprzedawać węgla. Jestem przewodniczącym Rady Kultury i modlę się do Boga o jego łaskę. Po tych strasznych czasach, które nawiedziły ludzi i nadal nawiedzają, myślę o tym, by przyjechać do ciebie, ale nie jest to jeszcze możliwe. Gdy przyjedziesz do Berlina, będziemy bliżej siebie. Jesteś uwielbiany i kochany. Przyłączam się do twoich wielbicieli. Mam to szczęście czuć w sobie twoją krew. Nie zapomnij zabrać ze sobą moich obrazów. Nie pozwól, by je zniszczono. Ściskam cię. Twój Iwo.